Czołem ludzie, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Najlepsze Bitwy Ryuka. Siedzimy dzisiaj za sterami ciężkiego amerykańskiego czołgu 5 tieru, czyli T1 Heavy. No i zobaczycie moją bitwę, którą udało mi się zrobić. Bardzo ciekawa bitwa moim zdaniem wyszła. Jest to jedna z pierwszych chyba potyczek, która została rozegrana na patchu 9.3. Tak mi się wydaje, że jest to jedna z pierwszych takich bitew. Cóż, czołg T1 Heavy mam już wyekspiony. Jest tutaj te najlepsze działo. Wiadomo, silnik, wieża, gąski. Jest to już czołg elitarny w moim garażu. Teraz zbieram sobie na nim doświadczenie na kolejny czołg, czyli na M6, czyli 6 tier amerykański ciężki. Mapka to Święta Dolina, jeżeli się nie mylę, tak jest. Mapka, której bardzo mi brakowało, która nie wiedzieć czemu nagle zniknęła z gry. No i cóż, teraz powróciła. Mamy tutaj pierwszego przeciwnika, jest to Churchill III. Churchill III, czyli ciężki czołg radziecki premium 5 tieru. No jak widzicie, tutaj pierwszy strzał wszedł, drugi niestety się odbiłem. Trzeba celować w wieżę, zdecydowanie wieża to jest taki, można powiedzieć, słabszy punkt tego czołgu, ponieważ on na dole tutaj kadłub ma 176 mm pancerza, a tutaj sztuk trzeci stoi boczkiem. Próbuję w ciemno coś trafić, niestety mi nie wychodzi. Tutaj na tego Churchilla side scrapa ustawiam za tą skarpą, ponieważ ten czołg nadaje się do tego, ma fajny pancerz z boku, który super odbija takie rzeczy. No i cóż, na razie olałem tamto, stwierdziłem, że pojadę tutaj do góry, zajmiemy się tutaj M3 Lee i coś tutaj jeszcze chyba było. No niestety nie zdążyłem dojechać. Tymczasem pojawiło się tutaj Su-85 za mną, nawet dwa razy Su-85. Su chyba ma, nie ma tego najlepszego działa, wydaje mi się, że ma krótkie działo, tak jest. Ale jak widzicie z HEK-a potrafi przyrżnąć całkiem nieźle. Tutaj jako, że Hetzer z tyłu jest za tym Su, stwierdziłem, że wyjadę i chciałem dojechać do niego, ale niestety zawczasu udało mi się go zniszczyć. I co, tutaj Churchill III poległ. Ja mam jednego fraga, 277 widocznych obrażeń, w ciemno nic tam nie było. Tam jako, że z tyłu dwa ciężkie czołgi, jeden lekki, postanowiłem pojechać tutaj na środek. No i wyjechał Su, który aż prosił się o to, żeby coś oberwać. Tak, tutaj drugi frag, sidescrap na KW-1 na tym domku tutaj. No i takie wychylanie się, tutaj próbowałem przycelować chyba w ten cycek taki, który on ma na wieży, ale niestety nie było szans, żeby w to trafić, więc postanowiłem tutaj pojechać do przodu, schować się za wrakiem troszeczkę Su-85. Jak widzicie, KW-1 też potrafi sporo odbić. Tam się pojawiła Matylda, na którą mam przestrzał, więc postanowiłem na razie odpuścić KW-1 i zająć się Matyldą. Matylda, nie, to KW-1 się odbija. Jak widzicie, ja też się odbijam od KW-1. Dużo strzałów, które niestety są bez przebicia. Tu troszkę przybliżyłem, stwierdziłem, że będę celował pod wieżę KW-1. No i to się opłaciło. Jeden strzał wszedł, drugi niestety nie wszedł, ale kolejny już, jak widzicie, wszedł. Tutaj musiałem się szybko odwrócić, bo Matylda we mnie tutaj nawalała. A ta Matylda tak skubie po 50, ale potrafi szybciutko nas zniszczyć. Jak widzicie, sytuacja już nie jest ciekawa, ponieważ mamy kapowaną bazę, 53%. KW-1 za 0 weszło na gąski, zostało mi tylko 58 życia, tymczasem pojawił się tam KW-1S, całe szczęście jest to KW-1S już na 5. tierze, nie na 6, bo byłoby krucho ze mną. Tutaj próbowałem trafić w kółko, żeby go zdetrakować. KW-1S, nie wiem co on próbował, chyba sobie scrapa ustawić, ale trochę mu to nie wyszło. KW-1S się schował, więc stwierdziłem, że zapoluję tutaj na tego... Nie mam pojęcia, czemu to nie weszło w tego TDK. Nie mam zielonego pojęcia. Jak widzicie, KW-1S odbija się od mojej wieży, a ja go ładnie tutaj obijam w dolną płytę. Został już tylko on. Wygrana właściwie jest pewna, aczkolwiek to jest zielony gracz, więc należy na niego uważać. No i ostatni strzał, 5 fragów, 1500 widocznych uszkodzeń. Przejdźmy do obejrzenia wyników, bo te są naprawdę bardzo ciekawe. Dobra, witam was w wynikach bitwy. Jak widzicie, zwycięstwo, oczywiście to nie podlegało wątpliwości żadnej. I tak, jak widzicie, worek po prostu medali. Pierwsze co, MK. Moja, nie wiem, 6. czy któraś tam MK. Następna odznaka to ogień skuteczny. To są, tutaj część tych odznak to są nowe odznaki, które doszły, wydaje mi się, teraz w patchu 9.3. To jest odznaka ogień skuteczny, czyli zadanie więcej uszkodzeń niż HP czołgu, którym gramy. Następny to jest wojownik, czyli 4 lub 5 fragów w ciągu jednej bitwy. To jest stara odznaka, czyli strzelec wybórowy. Kolejna to kuloodporny, czyli obrażenia zablokowane przez pancerz muszą przewyższyć wytrzymałość naszego czołgu. Kolejne to pojedynkowicz, czyli zniszcz co najmniej dwa czołgi, które zadały ci uszkodzenia podczas bitwy. Kolejne to brutal, uszkodź lub zrań 5 jeszcze raz. Uszkodź co najmniej 5 modułów, bądź zrań co najmniej 5 załogantów. Boże, nie umiem się wygadać, czy to takie trudne. Tak, chyba trudne jednak. Kolejna to stalowa ściana, duży kaliber, no i Spartanin. Ten Spartanin to chyba za ten strzał za 0 w gąski, co wszedł od KW-1 na sam koniec prawie. No i tak, 5 fragów, 3642 expa pomnożonego razy 2, 27 tysięcy, prawie 28 tysięcy pieniążków. Nie jest to zbyt wiele, no ale 1691 zadanych uszkodzeń, 1214 expa na czysto, bardzo fajny wynik moim zdaniem. No i kolejna plansza, oddane strzały 37, przebić 23, cóż tu jeszcze mamy, otrzymane trafienia 21, z przebiciem tylko 8, jak widzicie, uszkodzenia zablokowane przez pancerz to 1500, tutaj uszkodziłem też sojusznika, to jak się wycofywałem, to tego TDK niemieckiego 5 tieru troszeczkę popchnąłem, no i zadałem mu 7 HP uszkodzeń. Wykryte pojazdy wroga 2, uszkodzenia zadane z moją pomocą to 556, no i 6 wrogów uszkodzonych, 5 zniszczonych. Szkoda, że nie udało mi się trafić w tego TDK niemieckiego. Kurde, no wydawało mi się, że wejdzie mu to w tą tylnią płytę, tymczasem, no nie wiem, uciekł mi. A szkoda, wielka szkoda, bo byłby jeszcze, oprócz tego, że jest MK, byłby jeszcze specjalista. 16 tysięcy na czysto pieniążków. Niezbyt wysoki wynik, ale bitwa jak najbardziej moim zdaniem bardzo udana. No i cóż, to by było chyba na tyle z tej bitwy. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, aby pokazać waszą powtórkę na moim kanale, wysyłajcie je do mnie. Najlepiej myślę, że pod postacią linka do Vod Replays na prywatną wiadomość. bądź na Facebooku, jak wolicie. No i wtedy myślę, że mogę nagrać taką powtórkę i stworzyć serię, tak jak już mówiłem w ostatnim Inforiukowo, najlepsze bitwy widzów, czy jakoś to tam nazwać, jeszcze coś nad tym pomyślimy. Dobra, to by było na tyle, nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i zostawcie łapkę. Cześć!